ostatnio premierę, miała niezwykle wyczekiwana książka napisana przez panią Jolantę Kwesniewską. Ty miałaś przyjemność być na tej premierze, rozmawiać z panią Jolantą. Właśnie, jak wrażenia, jak podoba ci się książka? No i przede wszystkim w ogóle kiedy miałaś okazję poznać panią Jolantę? Jestem w trakcie lektury tej książki, więc jeszcze nie chciałabym zbyt wiele zdradzać. Jest niezwykle na pewno szczera, jest niezwykle uczciwa i w paru miejscach co najmniej zaskakująca. Wiesz, to było niezwykle poruszające spotkanie. Ta premiera, miałam takie poczucie, że pierwszy raz od bardzo dawna wchodzę i właściwie znam niemal każdą osobę i z każdą mam jakieś fajne wspomnienia, bo to ludzie z tych dobrych czasów, kiedy żeby zasłużyć na zaproszenie do telewizji, trzeba było być kimś, trzeba było mieć coś do powiedzenia, a nie tylko być znanym, bo jest się znanym. To po pierwsze. Po drugie, było niezwykłe też to, że zobacz, dekadę po zakończeniu drugiej kadencji, tam były nieprzebrane tłumy w Pałacu Rzeczpospolitej. Przepiękne swoją drogą miejsce, przepięknie odnowiony pałac. A kiedy poznałam panią Jolantę, mój mąż był oficerem ochrony prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w drugiej kadencji i dokładnie wtedy, jakiś 98 rok, końcówka kadencji. Jakie masz zdanie o pani Jolancie? Czy ona, no, można powiedzieć, jest taką największą ikoną stylu, jeżeli chodzi o nasze panie prezydentowe? Tak, bez wątpienia. Niezwykle zawsze elegancka, wytworna, ale też bardzo ciepła. To naprawdę niesamowite, że znając tak wiele osób jak ona, do każdego właściwie mówiła po imieniu i z każdym miała jakieś wspomnienie. Nie mieliśmy chyba tak niezwykłej pierwszej damy, jaką była Jolanta Kwaśniewska.